Siemano, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przyszła pora na podsumowanie całego mojego wyjazdu do Warszawy, tego co tam się działo, tego co, czego się dowiedziałem, co ciekawego pokazało nam EA. No i podsumujemy sobie teraz to wszystko. Trochę mam nadzieję, że pokażę Wam... Mam bardzo mało materiału, ogólnie dlatego, że zabronili nam nagrywać. Ale to tego jeszcze przejdziemy, na temat tego się jeszcze wypowiem. Także na razie może zacznijmy od początku. EA zaprosiło nas na przedpremierowy pokaz FIFA 14, tak jak wiecie, do Warszawy, który miał się odbyć właśnie w tą sobotę. No i postanowiłem, że dlaczego nie, skoro ma być tam Jacob, ma być Kamyk, Kubakacz też miał wpaść pogadać, chociaż niestety on nie mógł tam wejść, dlatego że nie miał skończonych 18 lat. Ale postanowiliśmy tam się udać wszyscy, no i fajnie, to myślałem, że to będzie naprawdę świetna wyprawa, że tak powiem, i że fajnie będzie się zobaczyć. No i zacznijmy od początku, kiedy zobaczyliśmy się w Złotych Tarasach, pogadaliśmy tam sobie chwilę. Przyszła pora na spotkanie z widzami, za co jestem naprawdę, jestem mega zadowolony, jak to wyszło, bo jak dla mnie było genialnie po prostu. Tyle ilu Was przyszło, to dziękuję naprawdę dla każdego z Was, dla każdego, kto był. Dzięki wielkie, dzięki serdeczne, że przyszliście, że się nie wstydziliście, bo naprawdę nie ma czego. Każdy z nas jest taki sam jak wy, tylko tyle, że gramy sobie w FIFA i tyle po prostu. Także super, naprawdę super, że przyszliście. Było coś ponad chyba 20 osób, więc naprawdę dla mnie spoko, wystarczająco, mogę z wami porozmawiać. Mogliśmy zrobić sobie z wami trochę zdjęć. Te zdjęcia też postaram się wrzucić gdzieś. Chyba są jakieś strony, na które można wrzucić cały folder i później to udostępnić. To wszystko znajdziecie u mnie na Facebooku poniżej. Także tam to będzie wszystko wrzucone. Ja tych zdjęć nie mam za dużo, bo bardziej skupiałem się na tym, żeby z wami porozmawiać. Żeby zrobić sobie z wami waszym aparatem zdjęcie, więc bardziej skupiałem się na tym. Wiem, że od Kamyka mam tam trochę dostać tych zdjęć, także można wam coś podrzucać ciekawego na Face'a. Oczywiście na fanpage. Także tak to wyglądało, mówię, że powtarzam to jeszcze raz, że było mega, to spotkanie z widzami mi się bardzo podobało. No i mam nadzieję, że za rok lub może wcześniej, może później, nigdy nie wiadomo, zrobimy jakiś oficjalny zlot, już taki zaplanowany dużo wcześniej, z turniejem, z nagrodami, z największymi youtuberami właśnie z FIFA. No gadaliśmy dużo o tym z Jacobem i z Kamykiem, także naprawdę świetnie, jak dla mnie było świetnie i jeszcze raz dziękuję i będę dziękował cały czas, bo cieszę się, że ktoś przyszedł, że teraz widać po prostu, ile to znaczy dla niektórych, że to nasze zdanie się liczy, że naprawdę to jest osoba fizyczna, że cię ogląda, że to nie są jakieś cyfry. Ja was nigdy nie traktowałem jak cyfry, ale teraz to sobie jakoś tak uświadomiłem, że jednak to co mówię, ktoś się z tym liczy czasem i nie mogę też, od tej pory będę myślał czasem, zamiast gadał pierdoły jakieś. Także póki co naprawdę jesteście mega i dzięki wam za to. Potem posiedzieliśmy chyba z godzinę, tam w zasadzie postaliśmy z widzami koło Złotych Tarasów. Postanowiliśmy już wtedy się udać na szybko do siedziby EA, gdzie to wszystko było zorganizowane. Tutaj myślę, że wam puszczę gdzieś w tle. Tam się przeszedłem po tych stanowiskach zaraz na początku, zanim jeszcze się dowiedziałem, że tu nie można nagrywać, tak. Także na początku się przeszedłem po prostu po tym wszystkim, zrobiłem trochę zdjęć, trochę sobie nagrałem. No i myślałem, i nie tylko ja, myśleliśmy, że możemy sobie nagrać mecze, że pokazać wam wszystko, nasze uwagi, że tak powiem, zobrazować. No ale niestety panowie z EA stwierdzili, że możemy nagrywać tylko jedynie ze środka, gdzie był postawiony dwuczłonowy plakat z jednej strony FIFA, z drugiej Battlefield. Także no super, po prostu super, że nie mogliśmy nagrywać gry, którą i tak na angielskim YouTubie już mogą udostępniać. Także łapka w górę, a w zasadzie w dół, to było naprawdę niefajne. Tym bardziej, że Battlefield A4, który ma premierę w październiku, w listopadzie, poprawcie mnie jak coś, mogli nagrywać bez problemu, więc dla mnie to jest czysta głupota po prostu, że FIFA, która już się pojawia na angielskim YouTubie, normalnie nagrywana, my jej nie możemy nagrać nawet aparatem, także brawo panowie, brawo, pierwszy plus. Ja na razie powiem, co mi się może nie podobało, a potem powiem, co mi się podobało, czego do samej FIFA. Także tak, jeśli chodzi o to samo zaproszenie, myślałem, że ktoś nas po prostu zapyta o zdanie, myślałem, że siedniemy, pogadamy,
jakie my widzimy plusy, jakie minusy, co powinni zmienić, jakieś nasze uwagi. Nie, nic. Dali nam dwie osoby i powiedzieli, jak chcecie, możecie sobie z nimi tam coś zapytać, jak ktoś coś nie wie na temat FIFA. YouTuberzy i inni ludzie to to samo, nie chodzi mi o to, żeby nas rozgraniczać, tylko myślałem, że po prostu ktoś się nami zainteresuje, ktoś z nami porozmawia, bo jednak to, w jaki sposób reklamujemy FIFA na naszych kanałach, jak to ciągniemy wszystko do przodu, to przynajmniej zasługuje na to, żeby do cholery siąść i porozmawiać i tyle. Nie chcieliśmy dostawać żadnych rzeczy, nic, po prostu chcieliśmy, żeby ktoś nami się zainteresował, że tak powiem. No ale cóż, niestety, tak też się nie stało. Druga łapka w dół. Jedziemy dalej. Co do samej FIFA, już teraz może nie będę narzekał, także na samym zachowaniu EA i na tym, jak traktowali FIFA, bo widzieliście, z Battlefielda był stream, z Battlefielda były wywiady, z Battlefieldem było to, tamto, z Battlefielda były 32 stanowiska do grania, natomiast FIFA dostała 10 stanowisk na Xboxach 360. Też fajna sprawa, bo pierwszy raz grałem w ogóle na analogu, bo wiecie, że cały czas gram na strzałkach i na strzałkach na tych Xboxach się nie dało grać. Są one zlane w jedną całość, ten krzyżak, więc totalnie nie czułem, gdzie biegnę w ogóle. Dlatego musiałem grać na analogu i o dziwo grało mi się spoko. Pomimo tego, że nie ogarniałem jeszcze go dobrze, bo to pierwszy mój dzień był grania na analogu, to ogólnie myślę, że było spoko i że powiem wam, Xboxowy pad ma lepszy analog zdecydowanie jak ten od PS3. Także jeśli ktoś gra na analogach, to zdecydowanie polecam Xboxa. Krzyżaka ma lepszego, przepraszam, PS3, no i zdecydowanie ma przyciski lepsze też, pad od PS3. Ale nie o padach będziemy tu dzisiaj rozmawiać. Przejdźmy dalej do samej FIFA, bo chyba to najbardziej was interesuje. Jeśli chodzi o FIFA, graliśmy cały dzień, graliśmy od godziny chyba 16 do godziny 20 bodajże. Cały czas grałem z Jacobem, z Kamykiem, grałem jeszcze z innymi osobami. I naprawdę, powiem wam tak, na początku zacząłem sceptycznie podchodzić, siedliśmy z Jacobem, gramy mecz. Pierwszy mecz, który rozgrywaliśmy. Jacob uderza z około 30 metrów, piłka leci w sam środek bramki, na wprost Ikera Casillasa, który gdyby się nie ruszył, dostałby piłką prosto w czoło. Niestety Iker robi taki ruch, po czym chowa się w dół, piłka przelatuje tuż nad nim. Także po pierwsze, nie wiem, czy to był bug, czy tak będzie, ale więcej tego nie zauważyłem, także to może plus. Kupa śmiechu oczywiście, what the fuck. No i cóż, przyszła pora na kolejne mecze, graliśmy, testowaliśmy dużo różnych drużyn i teraz powiem wam, jakie są moje spostrzeżenia. Bardzo dobrą drużyną ogólnie, może zacznę od tego, jak się gra, a potem przejdę do drużyn, to będzie ciekawsze. Gra różni się trochę od demo. To, w czym my graliśmy, to nie była wersja jeszcze finalna. To był jakiś tam kod tej FIFA, ale jeszcze nie finalny. To nie będzie tak identycznie takie samo jak ta FIFA, która wyjdzie, ale to już nie jest też to demo, więc widzieliśmy to trochę w innym świetle i mogliśmy to już inaczej ocenić. Powiem wam tak, jak dla mnie, ja się cieszę. Pierwszy plus, gra jest wolniejsza, co zdecydowanie poprawia rozgrywanie akcji. Teraz już nie ma tak, że przejdziesz sobie bokiem, speedem obok wszystkich. Teraz nie, teraz obrońca cię już dogoni, przepchnie, już tak nie będzie. Potem przejdę do piłkarzy jeszcze. Co do samej rozgrywki, przejdźmy dalej. Bardzo, bardzo dobrze wchodzą główki. Grałem z Jacobem, w którym był wynik właśnie 6-2 dla mnie. 5 bramek padło z główki, 5 bramek po główkach Cristiano Ronaldo. Po prostu schodzicie do boku, dorzucacie piłkę i Ronaldo jest bardzo ciężko zatrzymać. Nie mógł go zatrzymać Silva, kiedy Jacob grał Brazylią, nie mógł go zatrzymać Hummels, kiedy Jacob grał Dortmundem. Naprawdę bardzo ciężko zatrzymać wrzutki na bardzo dobrego napastnika, którym jest, uważam, Ronaldo, można go dać na atak bardziej, czy też Ibrahimowicz, Cavani, ale o tym za chwilę. Czyli tak, mamy po pierwsze wolniejszą grę, po drugie trzeba grać bardziej na wrzutki, po trzecie, co mi się bardzo podoba, tworzy się genialne akcje, bardzo świetnie wychodzą klepki, bardzo fajnie zawodnicy się wysuwają, można zagrać super piłki prostopadłe górą, ale też dołem, które można dobrze dograć i adresować naprawdę w świetny sposób. Ja sobie zobaczę, żebym się nie rozgadał za bardzo. Także tak to wygląda. Co dalej? Powiem wam, że oprócz tych trzech aspektów, bramkarze jak dla mnie bronią lepiej, poza tą wpadką
Ikera i poza tym, że zauważyłem, że Neuer często wychodzi za daleko i Dzeko, kiedy grałem Bayernem bezproblemowo, mnie tak takimi właśnie technicznymi strzałami załatwiał trochę tak z 20 metrów, bo Neuer wychodził za bardzo i nie mógł potem tej piłki wyłapać. Nie wiem, czym to jest spowodowane i trochę mnie to dziwi, no ale cóż, zobaczymy, czy tak będzie później. Ogólnie, jak myślę, dla mnie zmiany na plus. Naprawdę FIFA okazuje się, że poszli trochę w rozgrywanie akcji jest bardziej po stronie PES-a. To już nie jest takie samo gunwo jak demo, które dostaliśmy. To już według mnie jest lepsza FIFA. Co mi się jedynie nie podobało... O, właśnie, jeszcze strzały techniczne, o których tak wszyscy narzekali, w tej FIFA już tak nie wchodziły. Już to nie było to. Za to bardzo na plus poprawiły się loby. Biegnąc z piłką sam na sam, praktycznie, gdy się nauczymy lobować, to nie ma szans, że jak bramkarz wyjdzie, to ten lob na mnie siadnie. No mi raz była śmieszna sytuacja, bo graliśmy z Kamykiem dogrywkę sobie już, po czym gdy Kamyk trafił w słupek pod moją bramkę, w moją bramkę, wziąłem piłkę, poszedłem z kontrą i właśnie lobem ja trafiłem także w słupek, także słupek za słupek, bardzo śmieszna sytuacja, potem rzuty karne i tak dalej. Jeszcze tam samobój Ramosa był po drodze, więc z Kamykiem to jak zawsze muszą być jaja, jakieś wiksy i w ogóle whatever. Także podsumowując, te zmiany na plus, które powiedziałem, naprawdę FIFA idzie w dobrym kierunku według mnie. Jedynie gdyby poprawili właśnie, już to zrobili w sumie, te strzały techniczne nie są tak OP. Teraz przejdźmy do tego, jak się gra zawodnikami. Na przykład Neymar, którym bardzo wielu pewnie będzie grało, jest bardzo szybki, jest naprawdę bardzo cholernie szybki, ma świetny dribbling, ale ta gra teraz stawia na fizyczność i teraz taki zawodnik jak Neymar nic nie mógłbym nie zrobić totalnie. Kiedy Jacob grał Manchesterem, gdzie nie ma jeszcze takich bardzo fizycznych zawodników, chociaż wiadomo, Vidic i tak dalej, cały czas go każdy odpychał. Jak przeszedłem sobie jednego, podbiegam do drugiego, bark, bark, Neymar już się przewraca, gdzieś potyka. To już nie jest takie łatwe, teraz skillerzy będą mieli według mnie trudniej i tacy zawodnicy jak Neymar, Bernard, pięciogwiazdkowcy ogólnie będą już mniej OP niż w Ultimate. Ogólnie nie mogliśmy grać w Ultimate, bo konsole nie były podłączone do internetu, także kolejna łapka w górę, w zasadzie w dół dla EA. Nie mogliśmy zobaczyć tego, ale wydaje mi się, że tryb Ultimate Team będzie tak samo jak w demie, identyczny jak normalny tryb. Co dalej? Przejdźmy do... Może czekajcie sobie zobaczyć, jak tam stoję z czasem, bo mam ograniczenie 20 minut. Nie wiem, jak to wygląda. Jeszcze zobaczymy, czy tutaj się... What the fuck? Nagrywa się, nagrywa. Także przejdźmy jeszcze tylko do zawodników, będziemy kończyć. Ogólnie jeśli chodzi o zawodników. Jednymi z najlepszych zawodników teraz będą tacy jak Lewandowski, Ibrahimowicz, Cavani. Ta FIFA stawia na fizyczność i wiecie, że Ronaldo oczywiście, Bale już też troszkę, chociaż nie pograłem Bale'em, bo nie było aktualnych składów. Także kolejna łapka w górę, w zasadzie w dół dla EA. Ale nie czepiajmy się. Po prostu, jeśli chodzi o zawodników, bardzo dobrą drużyną jest PSG, jest Borussia. Grając ogólnie PSG, gra się super, bo macie Cavaniego i Zlatana, którzy grają świetnie główkami, a ta FIFA będzie opierała się na główkach. Więc myślę, że tacy zawodnicy na scenie jak Owca czy Bartas, którzy lubią grę wolną i grę na wrzutki, w tej FIFA będą świetni. I tak mi się wydaje, że tak będzie i zobaczymy, czy mi się to sprawdzi. Chcę to teraz powiedzieć, bo potem będę mógł mówić kurde mać Twitch. Potem będę mógł mówić, że a nie mówiłem albo coś tam, nie? Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o samą grę innymi zespołami, to pograłem sobie Real Madrid, który jest świetny według mnie. Jesse Rodriguez się gra idealnie po prostu, bardzo fajnie. Ten dribbling ma taki jakiś płynny, podobało mi się tak się nim gra. Varane jest dla mnie za wolny, z tego co zauważyłem dalej. Przejdźmy dalej, no nie grałem jeszcze Bale'em w Realu, więc na ten temat się nie wypowiem. Ogólnie przejdźmy do innych drużyn. Brazylia jest trochę słaba, ma świetną obronę, ale w ataku wszystkich mnie odpychają, ciężko mi się grało tym Neymarem. Ogólnie na plus, Hulk, czyli Hulk, jak to woli, jest lepszy. W tej FIFA jest zdecydowanie lepszy, gra się nim lepiej. Jakimi zespołami tam jeszcze grałem? Manchester United grał Jacob, graliśmy Wrong Play, które widzieliście, wylosowałem Arabów jednogwiazdkowych, on wylosował Atlas trzygwiazdkowy. Było śmiesznie, naprawdę fajnie się grało,
Z Kamykiem grałem też kilka meczy, przegrałem te mecze, tak jest. Tam była niewielka różnica, bo jedna bramka i rzuty karne, coś takiego. Ale na przykład Kamykowi, gdy przegrałem chyba 4-3 czy 5-4, udało się strzelić hat-tricka, czyli 3 bramki, jakby ktoś nie wiedział, Robertem Lewandowskim. Też była kupa śmiechu. Najładniejsza bramka, jaką udało mi się trafić, to była bramka strzelona isko, gdy trafiłem od poprzeczki z przewrotki. Szkoda, że nie mogłem tego wszystkiego nagrać, bardzo żałuję. Ogólnie jak dla mnie FIFA idzie w fajnym kierunku, zmiany na plus. Gdyby jeszcze tylko poprawili... Mam nadzieję, że jak to będzie takie samo, jak widzieliśmy tam w Warszawie, naprawdę będzie się wam grało świetnie, bo strzały techniczne nie są już takie OP i nie jest tak, jak pisaliście, że każdy strzał to bramka. Także to było na tyle, trochę się rozgadałem, jeszcze dzisiaj zapraszam na live'ie, pogadamy, może zaproszę Jacoba Kamyka, jak będą mieli czas, to pogadamy sobie we trzech na temat tej FIFA, co widzieliśmy, live o 19, być może ostatni live z FIFA 13, brakuje 8 bramek K.com do strzelenia 500, także o, przepraszam. Także to było na tyle, mam nadzieję, że udało mi się w to fajny sposób podsumować, ja się z wami żegnam. Zapraszam do kolejnych odcinków dzisiaj, oczywiście na kanał, no i jeszcze raz na Twitcha, macie link pod spodem. Także trzymajcie się, do usłyszenia i piona. A jeszcze bym zapomniał, EA ufundowała nam koszulki. Dobra, zobaczymy co dostaliśmy ciekawego. Ja tą koszulkę rozdaję dla was, ale myślę, że jest tak genialna, tak świetna, że po prostu lepiej ją pokazać. Wygląda to w taki sposób. Macie tutaj znaczek FIFA 14. Cała koszulka jest ogólnie pusta. O. Czyściutka wszystko. Cała jest szara. Ja wam zrobię może zdjęcie jej. Cała jest szara, a z tyłu mamy znaczek EA Sports. I to było na tyle. Trzymajcie się, żegnam się jeszcze raz. Piona.